Cześć, tu Tomek Iwulski. Zobaczcie, jak wygląda świat pracy fizjoterapeuty podczas meczu. Cześć, jesteśmy w pokoju hotelowym. To tutaj organizujemy pracę przed każdym treningiem i tu przygotowujemy odpowiednie miksturki po to, aby chłopacy lepiej się regenerowali. Przygotujemy dzisiaj suplementy, które są źródłem odpowiednio aminokwasów i węglowodanów. Celem nadrzędnym rozgrywki jest to, aby przygotować organizm do wysiłku poprzez zaadaptowanie struktur stawowych i mięśniowych do obciążeń, a tym samym zminimalizowanie ryzyka wystąpienia kontuzji. Przygotowujemy medykamenty pod kątem regeneracji i zaadaptowania zawodników do pracy. I to jest główne założenie przyświęcające nam przed treningiem. Przemek zgłosił niedyspozycję po treningu. Niestety nogi odmówiły posłuszeństwa. To jest terapia tkanek miękkich, która ma za zadanie oddziaływanie na powierzchowne i głębokie struktury mięśniowe i tym samym spowodowanie, że ta regeneracja nam się w możliwy sposób przyspieszy. 5 minutes. 2 lata temu skończyłeś tu grać? 2 lata temu. Rok temu. Jeszcze 2 minutki, Dawid. Pół minuty. Zaczniemy 2 minuty później, żeby podobno stać jak zawsze. Czyli co, jeszcze minutkę wam przedłużę ogólnego. W trakcie meczu dbamy o odżywki dla chłopaków, aby nic im nie zabrakło w trakcie meczu. I tutaj decyzje z naszej strony muszą być szybkie i chłopacy muszą mieć, że tak powiem, na tip-top to, co potrzebują w trakcie meczu. Także to jest nasze zadanie.